niedzielę, 13 marca, w godzinach popołudniowych w hali sportowej Ostir, klub karate działający w Świnoujściu i zaprzyjaźniony klub kendo ze Szczecina przedstawili mieszkańcom próbki swoich możliwości treningowych. Dodatkową atrakcją wieczoru, a zarazem kolejnego wydania Gali Walk, był pokaz duetu Tancerzy Ognia. Po raz kolejny zorganizowaliśmy 13. galę sztuk walki. Na nasze zaproszenie, z naszego zaproszenia skorzystali kendocy ze Szczecina, nasz klub, aikido, rycerze tańca, tak się chyba nazywają. I jest to kolejna impreza mająca promować sztuki walki i ludzi z pasją. Czyli nie jest to czysty turniej, nie walczycie dzisiaj o medali, po prostu są to wasze pokazy dla publiczności. Tak, nie walczymy o medale walczymy za tydzień, a dzisiaj najmłodsi i najstarsi członkowie różnych klubów prezentują swoje umiejętności. Panie prezesie, zapytam się jeszcze, co jest w tym takiego, że i na turniejach, i tak jak na dzisiaj, tak jak w dniu dzisiejszym na pokazach potraficie zgromadzić tak liczną publiczność? Myślę, że wszystkie sztuki walki otoczone są jakimś niebem tajemniczości i ludzie chociaż sami może nie chcą trenować z różnych względów, to chcieliby na to popatrzeć, pooglądać, jak to wygląda. Zazwyczaj uczestnicząc i przyglądając się turniejom w karate, życzę wam dużo złotych medali. Co dzisiaj należy przy takim właśnie pokazie wam życzyć? Cóż, mogę powiedzieć, chyba żeby nie było żadnych urazów, bo przy takich pokazach nieraz się zdarzają. Yeah!
W Japonii jest to elitarna sztuka walki. Kotaro, odwróć!